Puszcza Niepołomicka to 110 km kwadratowych pięknego lasu w widłach Wisły i Raby, oddalonego zaledwie 20 km na wschód od Krakowa. W średniowieczu puszczańskie knieje, gęsto zadrzewione, ciągnęły się aż po Sandomierz. Od XIII do XVIII wieku bory te były ulubionym miejscem polowań władców polskich. Puszcza Niepołomicka ma dość bogatą historię. Chociaż na samym początku są zapisy, gdzie tutaj jest to określane jako Las Kłaj w 1242 roku. Później faktycznie już przejęła tą nazwę nie tyle od Niepołomic, co od słowa niepołomny, czyli trudny do zdobycia, trudny do przebycia, niezwyciężony, niezłomny. Duże zasługi, jeśli chodzi o Puszczę Niepołomicką, położył król Kazimierz Wielki, który założył samo miasto Niepołomice, jak również spowodował takie tradycje królewskie, że królowie przyjeżdżali do Niepołomic najczęściej w celach łowieckich, ale również wypoczynkowych. Władysław Jagiełło uwielbiał tu przyjeżdżać, bo Puszcza Niepołomicka przypominała mu lasy litewskie. Często zwierzyna była przywożona specjalnie na potrzeby polowania, choćby tego sławetnego i nieszczęsnego w skutkach polowania, gdy królowa Bona została zaatakowana przez niedźwiedzia. Niedźwiedź ten był sprowadzony z Litwy. Natomiast żubry w Puszczy Niepołomickiej występowały, niestety później z niej zniknęły, ale pojawiły się już w 1938 roku. Znajdują się w specjalnym ośrodku zachowawczym. Jest to ośrodek zamknięty. Celem tego ośrodka jest jak najlepsze zachowanie w zdrowiu, w sile i w spokoju te żubry, które tutaj mieszkają, ponieważ ich zadaniem jest wzmocnienie populacji żubrów w Polsce, ale i również w Europie i na świecie. Puszcza Niepołomicka z racji swojej historii, czyli dość mocnego przekształcenia przez Austriaków w okresie zaborów, zmieniła swój charakter puszczański. Po części te drogi leśne, które są takim spadkiem po Austriakach, stanowią teraz idealne miejsce dla spacerowiczów, rowerzystów. Mamy szczególnie przygotowane dwie ścieżki edukacyjne, gospodarka leśna i pomocnik leśnika, do których mamy przygotowane specjalne materiały. Mamy zeszyt zadań dla szczególnie młodych odwiedzających, w klas od 1 do 3, którzy mogą pobrać sobie taki zeszyt ze strony pomocnik leśnika i wędrując tą ścieżką próbować rozwiązać zadania. Natomiast dla starszych osób mamy przygotowaną ścieżkę gospodarka leśna z audioprzewodnikiem. Przy jednej z takich ścieżek znajdujemy zbiorową mogiłę 500 osób pochodzenia żydowskiego, głównie starszych i dzieci, zamordowanych przez hitlerowców. Było to w sierpniu 1942 roku, gdy likwidowano getto w Bochni i przewożono Żydów do obozu w Bełżcu, a ci, którzy nie byli w stanie podróżować, zostali wywiezieni do lasu i zamordowani. Takich tragicznych historii z czasu II wojny światowej jest tutaj więcej ukrytych w puszczy. Jest wiele ciekawych miejsc. Jednym z nich jest właśnie Czarny Staw. Stworzony jest ręką człowieka jako pozostałości po wyrobiskach, gdzie pobierano torf. Woda w tym stawie jest czarna. Zawdzięcza tą barwę oczywiście tym pokładom torfu, które są jeszcze na dnie. Duża ilość materii organicznej powoduje to ciemne zabarwienie, a dodatkowo jesteśmy w środku lasu, czyli promienie słoneczne nie do końca oświetlają całą toń wody, stąd taka głęboka czerń. Mamy tutaj do czynienia z takim zjawiskiem, które nazywamy pło. Pło to jest powoli zarastająca tafla jeziora, gdzie tworząca się tutaj roślinność powoduje platformę pływającą i na niej chociażby już zaczęły rosnąć sosny. Nie dziwi fakt, że puszcza jest chętnie odwiedzana przez turystów. Miłośnicy uprawiania sportów znajdują tu dobrze przygotowane ścieżki piesze, rowerowe i konne. Artyści – malownicze plenery. Pasjonaci przyrody mogą odkrywać bogate życie lasu o różnych porach roku. A w wielu z nas puszcza wyrabia głębokie poczucie skromności w obliczu potęgi natury.